Do wykonania ogniska szwedzkiego będzie nam potrzebne, jak widzicie, kołek, wiertarka, wiertło do drewna, rozmiar to jaki ma, osobiście mam 2,5 cm. Do dodatkowych udogodnień będzie potrzebny taki zszywacz, 4 gwoździe i kawałek sznurka jutowego. Do czego to wszystko będzie potrzebne, pokażę. A więc bierzemy wiertarkę i robimy otwory. Po wykonaniu głównego otworu bierzemy sobie jakiś pręcik, wkładamy do końca, odmierzamy głębokość i zaznaczamy sobie. Następnie robimy boczną dziurę. Sprawdzamy, czy jest prześwit. Jak widzicie, jest. To już jest gotowy ogień szwedzki, płomień, ognisko. Teraz pokażę udogodnienia, jakie można jeszcze z nim zrobić. Weźmiemy teraz 4 gwoździe, które wbijamy na obrzeżach. Wysokość jak to woli. Po co te gwoździe? To jest po prostu zwykły ruszt, na którym możemy ewentualnie postawić jakiś garnek, patelnię i sobie wodę ugotować albo coś usmażyć. Dodatkowym udogodnieniem będzie wygodne jego przenoszenie, w sensie zabranie go ze sobą na miejsce, gdzie on zostanie spalony. Więc, by nam wygodniej było ten kołek przenosić, po to nam będzie potrzebny ten sznurek z pakuły. Bierzemy kołek na bok. I montujemy sznurek do kołka. I mamy wygodny uchwyt do przenoszenia. Jesteśmy jakoś dobrze ubrani, nie chcemy się ubrudzić, nie musimy tego kołka trzymać pod pachą, po prostu łapiemy za uchwyt, zanosimy, stawiamy i rozpalamy. Teraz zapraszam na praktyczne sprawdzenie kołka w terenie. Zobaczymy, jak będzie się on sprawował. Do rozpałki używam takich smolnych szczapek, które wcześniej biorę i skrobię na takie wiórki.
Wcześniej już troszeczkę ich tam wrzuciłem, by oszczędzić Wam czasu. I w tej chwili ogień podkładam i z góry, i z dołu. W ten sposób wygląda już rozpalony kołek, tak zwane szwedzkie ognisko. Jak widzicie, tym ogniem nawet naszym sąsiadom byśmy nie przeszkadzali, gdyż jak widzicie, on się w ogóle nie dymi. Więc to też jest kolejna zaleta. Od rozpalenia naszego ognia już upłynęło 25 minut. Jak widzicie, mało co się tego kołka wypaliło, ale podniesiemy poprzeczkę i spróbujemy na nim ugotować pół litra wody. Żeby nie było żadnych przekłamań, okrążenie zrobiłem i zobaczymy, jak długo to potrwa. A więc jak widzicie, dobra alternatywa na kemping, by sobie wodę zagotować albo obiad jakiś zrobić. Jak widzimy, woda już się gotuje. A zajęło to 9 minut 12 sekund. Kołek się pali już 35 minut. No dobry, jak dla mnie, wynik. Woda się gotuje. Więc jak najbardziej nadaje się to do gotowania, do smażenia. Ogień, jak widzicie, cały czas spokojnie wypala kołek od środka. Prawdopodobnie nie doczekam się, aż on wypali się do końca, gdyż już jest dosyć późno. 9:00. Maksymalnie jeszcze posiedzę może godzinę, zobaczymy, jak to będzie wyglądać.
po 40 minutach, jak ten ogień się pali, ja mogę nadal kołek przenieść. On w ogóle nie jest tutaj gorący. Więc kolejna zaleta jest taka, że no 40 minut palenia, wodę zagrzałem. Teoretycznie jakąś kiełbasę nad tym mógłbym upiec. I nadal mogę ten ogień przenieść. A więc moi drodzy, to nasze ognisko już się pali jakieś godzinę, prawie 14 minut. Mało co się wypaliło. Fakt faktem, kołek był świeży, tegoroczny, niewysuszony. Ale jeśli chodzi o czas palenia, jest naprawdę bardzo duży. Wypaliło się może z 1/3 tego kołka po godzinie, czyli on by się palił około 3 godzin. Więc no, polecam tego typu ogniska, gdyż można na nich, jak widzieliście, wodę zagotować. Niestety no, nic do jedzenia nie przyniosłem, by tutaj smażyć. Jeszcze tylko sprawdzę, czy będę mógł po godzinie przełożyć ogień. Tak. Dotykam kołka, nadal mogę go przenieść. Więc naprawdę fajna sprawa. Wszystkim serdecznie polecam spróbować. Jak ktoś nie ma możliwości, teoretycznie można go też i zakupić. W sensie nie ma możliwości wykonania własnoręcznie takiego ogniska. Ale szczerze zachęcam do spróbowania. Dziękuję za uwagę. Życzę miłego dnia bądź wieczoru. Zależy, kiedy mnie oglądacie. A ja z moją chwilą życzę Wam dobranoc.